Bardzo dziękuję Pani Marszałek, Wysoki Sejmie. Przedstawiam sprawozdanie połączonych Komisji Polityki Społecznej i Rodziny i Komisji Polityki Senioralnej o rządowym projekcie ustawy o kolejnym w 2022 rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Sprawozdanie Komisji zawarte jest w druku 2292-A. Sejm na bieżącym posiedzeniu skierował projekt ustawy zawarty w druku 2292 do połączonych Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Polityki Senioralnej w celu rozpatrzenia złożonej poprawki. Na dzisiejszym posiedzeniu komisje rozpatrzyły poprawkę i rekomendują ich odrzucenie oraz przyjęcie projektu ustawy w całości. Dziękuję.